No Witajcie. Serdecznie Was witam. Usłyszeliście intuicyjne uzdrawianie dźwiękiem. Aby przybyć do dokładnie tej chwili, by być cicho i nieruchomo, słuchać tego, co życie ma do zaoferowania. Nazywam się Andreas Goldman. Jestem intuicyjnym uzdrowicielem dźwięku od 25 lat. Dużo podróżuję po całym świecie. Pomagam ludziom wrócić do stanu równowagi. Chcę dziś zabrać Was w podróż do odpowiedzialności. To brzmi szalenie. Mówię o odpowiedzialności ale to bardzo ważna część naszego życia. Czy kiedykolwiek myśleliście o byciu odpowiedzialnym? Że wasza dusza jest odpowiedzialna za doświadczanie tej podróży w waszym ciele. Podróży zwanej życiem. Kiedyś zdecydowaliście się dostać do tego ciała. Doświadczyć swoich rodziców, współmałżonka, partnera, wspólnika w interesach. Zdecydowaliście się podjąć określony zawód i pracować w życiu w pewien sposób. Czasem skierowano Was na tę ścieżkę, bo czasem w naszym życiu pojawiali się inni ludzie, a Wy podjęliście decyzję. Nie chcę powiedzieć, że złą, ale taką, która nie pomogła Wam osiągnąć pełnego potencjału, jaki w sobie macie. Przez podjęcie takiej decyzji, która w danej chwili wydawała się odpowiednia, zaczęliśmy się łamać. Mogę powiedzieć, że wiele tego doświadczyłem w swoim życiu. Kiedy byłem młodszy, byłem niesamowicie dziki. Nie brałem żadnej odpowiedzialności. Starałem się jej unikać tak bardzo, jak tylko mogłem. A przez to nie realizowałem swojego pełnego potencjału, ani energii. Jeśli zerkam w bok, patrzę na swoje przeszłe życie, chcę, abyście przez chwilę zrobili to samo. W jaki sposób zdecydowaliście w ważnych punktach, na rozdrożach, kiedy dotarliście do pewnego punktu na ścieżce życia, kiedy trzeba było iść w prawo lub w lewo? Jak zdecydowaliście? Czy decyzja była dobra, pomocna? Czy słuchaliście analitycznego mózgu, który mówił, że idąc w tę stronę wygracie to albo tamto? Jeśli pójdziecie w tę, to zyskacie to? Czy może stracicie? Czy też może słuchaliście serca? świadomości i duszy, które mówiłyby zostać tu. Może to nie jest pociągające, ale coś jest. Lecz wybraliście inny kierunek, bo wasz umysł oceniał i mówił wam, że coś zyskacie i że to jest ważne. Czy w końcu zastanawialiście się, dlaczego nie posłuchaliście serca, duszy, świadomości na głębszym poziomie? Chcę dziś z Wami przejść do przebaczenia, pomóc Wam wybaczyć sobie chwile, które wydają się. Złymi wyborami. I tak, mieliście rację, w inny sposób, na innym poziomie. I zdacie sobie sprawę, że coś było lekcją. Coś więc w tym było, co pomogło wam dotrzeć do obecnego punktu w waszym życiu. Lecz jednak sobie nie wybaczacie. Pomogę wam wejść głębiej w odpowiedzialność, wkroczyć w nią, poczuć ją, żebyście mogli wrócić do nurtu życia, którego pragniecie. Aby to zrobić, poproszę Was o wejście w kontakt ze sobą na głębszym poziomie. Sprawdźcie, jak się czujecie. Sprawdźcie, jak czuje się wasze ciało. Poprzez sprawdzenie swojego ciała możecie wejść w głęboką obecność. Co teraz robicie? Siedzicie jak ja? Czy czujecie swój oddech? Czy czujecie swój kręgosłup? Możecie go podnieść? Jak bardzo czujecie strukturę swojej tkanki? Czy tkanka wydaje się ciężka czy lekka? Ile uziemienia czujecie? Jesteśmy powiązani z Matką Ziemią, Glebą, Podłożem. Jeśli czujecie narastającą więź w ciele do Matki Ziemi, jakich emocji doświadczacie? Jeśli czuję grupę, czuję głęboki smutek, ponieważ bardzo często zapominamy o chwili. Bardzo często zapominamy, że jesteśmy dziećmi Matki Ziemi. Zapominamy o głębokim stanie teraźniejszości, o radości, oddychaniu. Czuciu siebie, zdaniu sobie sprawę z życia. Ponieważ zapominamy, wpadamy w ten głęboki smutek. Jesteśmy tak pochłonięci. Każdym aspektem mentalnym planujemy życie w najdrobniejszych szczegółach, tylko by zdać sobie sprawę, że w ogóle nie możemy planować. Lecz, będąc w ruchu, wszystko układa się tak, jak trzeba. Przejdźmy teraz do przebaczenia nieobecności, niesłuchania naszych serc i dusz. Abadne karenie na kolejce, to la mu konie, na starej finie, zielonej, to kalaj, i Zanim zaczniecie się zastanawiać, co robię z głosem, jaki to język, jest to wyraz rozwiązania głębokiej więzi, której szukacie. W stu procentach autentyczny ja. Oddający to uczucie, jak je czuję i jak je słyszę. Używam wibracji, ruchu i metody refleksji, aby pomóc Wam poczuć siebie i zobaczyć siebie w autentyczności na głębszym poziomie ponieważ odbiera to umysł i intelekt, otwiera się na przestrzeń niczego, gdzie możecie znów złożyć siebie w jedno. To połamane ciała i umysły, połamane tożsamości składają się w jedno. Assembling itself, derech, adat, nakuin. A legion, nalus, a boy, kere tal, hum. Egy bala nek al no ee coa tail. Fuck shun. Terrell. Alaman, no moije, re the no communist.

Kish ne Balal Karaman, the Bartananji, Sare, Larn, Nalan.

Nadal istnieje oddzielenie lewej półkuli mózgu od prawej. Intelektualny umysł próbuje, wciąż za dużo próbuje zrozumieć. Poczujcie to. Prawie tak, jakby wasze oczy się przystosowywały i wszystko stawało się całością. Pozwólcie sobie oddychać na głębszym poziomie. Pozwólcie oddechowi rozszerzyć się na ciało i pole energii. Uświadomcie sobie, że jesteście jedną istotą. Bez tego wasze życie nie istniałoby. Nie istniałby wasz punkt widzenia. Jesteście najwyższą istotą swojej percepcji. Jesteście tutaj jako żywa ekspresja stworzenia, aby dzielić się swoją percepcją ze wszystkimi żywymi bytami. Jesteście równi każdemu, wszystkiemu, całemu stworzeniu. Nic nie jest lepsze, nic nie jest gorsze. Jesteście równi. Najwyżsi w swoim życiu. A z tą cechą wiąże się potrzeba odpowiedzialności. Jak weźmiecie pełną odpowiedzialność za inkarnację w ciele, wybierając rodziców, rodzeństwo, współmałżonka, swoją pracę, jeśli przyjmiecie pełną odpowiedzialność za bycie najwyższym przywódcą swojego życia, wówczas pojawi się słodycz, pojawi się siła, pojawi się też moc. Dopóki oddzielacie się od odpowiedzialności za to, kim jesteście i co postrzegacie, jak interpretujecie życie. Dopóki oddajecie odpowiedzialność, nie jesteście we flow. Nie macie pełni mocy. Nie możecie osiągnąć pełni energii. Nie wykorzystujecie pełni swojego potencjału. Poczujcie te cechy. Zróbmy Zróbmy to. If you want jeśli chcecie fizycznie, if you możecie siedzieć. Sitting, if you... Czasem <laughs> It's to talk and talk trudno naraz mówić if i rysować. Jeśli, jeśli chcecie pozostać sitting, w pozycji siedzącej, then... wyobraźcie sobie, że robicie krok do przodu jeden krok w inne pole, aby otwierać drzwi i wchodzić do innego pokoju. Jeśli chcecie to zrobić, możecie wstać, zrobić krok do przodu i poczuć, co on znaczy. Jakby wejść do innego pokoju. Jeśli siedzicie, użyjcie wyobraźni. Otwórzcie drzwi i wejdźcie do innego pokoju. Poczujcie to. Wasz oddech Tkanki, nastrój. Jak czujecie się w tym pokoju? Jak łączycie się z tym środowiskiem? Jak głęboko czujecie siebie w bezruchu? W brzuchu? Jak głęboko czujecie energię? Marskara deja la cine. Boi shielestenet ten free. Feel. Potujcie. To czas na czucie, nie na koncepty umysłowe. Don't stray away. Nie odchodźcie, zostańcie ze mną. Right. Dobrze. Ba la cine. Got a la ten. You tego stanu Now let's open Otwórzmy space, teraz tę przestrzeń. Jakie to uczucie wejść w głębszy of, stan odpowiedzialności of full of your life. pełnej odpowiedzialności za swoje życie. na

Uczyńcie teraz krok swoim umysłem, intencją, duszą, sercem do tego pokoju, tej przestrzeni i sfery nieważne jak to nazwać odpowiedzialności

Aleija about a Sabine ai vai bye bye Já para tensa faral Faral bom é como Faral genesh Poczujcie teraz ciszę energię The Connection i więc not hesitate, go deeper. Bada dzisiel. Let go. Bye. Bye. Kiren. Pozwólcie sobie wejść w tę słodycz. Ten flow, poczujcie, jak ciało staje się lekkie free of stress wolna od stresu burden ciężar karanna tokynessna Co za piękny stan świadomości. Siła. Cisza. Pokój wewnętrzny. Qualification. 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 thank you Dziękuję.